tej strony Tomek Dziedzic. Dzisiaj będzie o moim najnowszym nabytku, Osmo Action. Powiem wam, że jestem pełen podziwu, że DJI wypuściło taką kamerkę, patrząc na to wszystko, co robi GoPro Hero 7. I powiem jedno, jestem mega zaskoczony jakością tego produktu i możliwościami tego produktu. Nie odbiega on z filmikami od GoPro Hero na pewno. I powiem wam jedno, że ten wyświetlacz z przodu to jest główna rzecz, dla której kupiłem tą kamerkę. Dlaczego? Ponieważ takim osobom jak ja, którzy chcą siebie nagrywać, chcą tworzyć interesujące treści do internetu, będzie ona najlepszym rozwiązaniem. GoPro niestety takiej ekraniku z przodu nie ma, a Osmo Action ma i sprawuje się rewelacyjnie. Ja teraz trzymam tą kamerkę w ręce i ta stabilizacja, to wszystko, myślę, że daje radę niesamowicie. Dlatego polecam wam, przejrzyjcie sobie zarówno GoPro Hero 7, jak i Osmo Action i zadecydujcie. Wiem, że wybór będzie trudny, ponieważ zarówno jedna, jak i druga ma swoje wady i zalety. Ja już taką jedną wadę znalazłem w Osmo Action, ale co ciekawe, ta wada została już zniwelowana poprzez wprowadzenie aktualizacji. Dlatego jestem pełen podziwu dla tej kamerki, jak i dla całego DJI. Dlaczego kupiłem również DJI? Ponieważ planuję kupić kolejną rzecz z DJI-a i myślę, że te wszystkie wideo, zdjęcia będą po prostu lepiej współgrały ze sobą, jeżeli będą robione przez jednego producenta. Dlatego polecam wam przetestowanie zarówno jednej, jak i drugiej kamerki. Trzymajcie się, hej!